Cześć, tu Tytus z Pixel Retro Shop, a dzisiaj pokażę Wam długo wyczekiwaną w sklepie konsolę Neo Geo Mini, tak to się chyba wymawia. Konsolka dla fanów arcade, 40 wbudowanych gier, 3,5 calowy ekran, możliwość do podłączenia się do telewizora przez mini HDMI. Zobaczymy, czy warto. Tutaj mamy 3,5 calowy ekran, 4 przyciski, gałka joysticka, nie jest ona zrobiona na stykach, co w wielu recenzjach przeszkadzało recenzentom. Moim zdaniem gra się bardzo dobrze, nie sprawia to problemów, że jest na stykach. Tutaj mamy wejście typu USB-C na dodatkowe pady. Tak samo tutaj, można dwa pady podłączyć. Z tyłu przycisk on-off, wyjście mini HDMI, wyjście słuchawkowe oraz zasilanie na USB typu C. Konsola sprzedawana jest w takim ładnym pudełku. My mamy tutaj wersję International, która od wersji japońskiej na przykład różni się tam kilkoma grami. Mamy 40 gier w zestawie. W zestawie również kabel USB typu C oraz takie nalepki. Tutaj nie będę tego rozpakowywał ani przylepiał. Te nalepki najczęściej ludzie sobie przyklejają w tym miejscu. Oczywiście też instrukcja obsługi. Tutaj obsługa tego urządzenia nie jest zbyt skomplikowana, jak zobaczycie. Tutaj mamy 40 wbudowanych gier, menu. Zagramy sobie w Metal Slug'a 1. Jakość tego ekranu LCD jest bardzo dobra. Kąty widzenia są super. Obraz jest naprawdę clean. Super sprawa. Tu mamy ekran 4x3, 3,5 calowy. Bardzo fajnie to wszystko widać. Jakość dźwięku jest zadowalająca absolutnie. Wiadomo, że tutaj nie uświadczymy jakichś głębokich basów, ale no to jest malutka konsola. Także takie granie jest jak najbardziej tutaj na jak najbardziej przyjemne i wszystko fajnie, płynnie chodzi. Tak samo ten joystick tutaj podświetlony. Weźmiemy sobie i joystick podświetlony. Bo bałem się, że tym joystickiem się będzie niewygodnie grało i że to w ogóle jest wszystko za małe, ale okazuje się, że jest całkiem fajnie. Konsola jest bardzo dobrze wykonana, naprawdę wygląda nieźle. Tutaj jakość wykonania, spasowania tego wszystkiego, jakość użytych komponentów jest naprawdę na najwyższym poziomie. Po podłączeniu konsoli do telewizora, oczywiście tutaj się pokazuje menu z wyborami gier. Co my tu mamy w ogóle, więc jest cała seria Metal Slug, Metal Slug 1, 2, 3, X, Metal Slug 4, Metal Slug 5, King of Monsters, jest 40 gier, dużo jest fighterów, więc to jest też konsola dla tych, którzy lubią takie gry typu Street Fighter, Mortal Kombat, ale są też gry dla wszelkiego rodzaju gry, dla miłośników właśnie automatów arcade. Zobaczymy sobie Metal Slug'a tak samo jak na małym ekranie. Zobaczymy, jak to wygląda. I teraz dużo jest mowy w różnych recenzjach o tym, że oni zastosowali tutaj, producenci tej konsoli, jakieś takie wygładzanie pikseli, którym wielu przeszkadza, dlatego że ludzie mówią, że woleliby taki pixel perfect, jaki na przykład jest w NESie Mini i SNESie Mini. Czy to wygładzenie jakoś specjalnie przeszkadza w graniu? Nie sądzę, ale szkoda, że nie można go wyłączyć. To na pewno
jest jakaś tam wada tej konsoli. Wielu to wygładzenie może się podobać, bo ma ono przypominać tak naprawdę wygląd taki jak gry, taki jak na ekranie CRT. No, moim zdaniem jest to szkoda, jest, że nie pozwolono wyłączyć tego wygładzania ekranu. Konsola ma możliwość podpięcia dwóch padów. Sprzedawanych oddzielnie niestety. To one są na USB typu C. Ja już widziałem w filmiku, że podłączane są też różne inne pady do tego sprzętu. Zobaczcie sobie też stream z tej konsoli, który robiliśmy. Tam będziemy dłużej grać w gry, 3 godziny, będziemy wam bardziej dogłębnie pokazywać same gry. Dzisiaj tak w tym filmiku powiem bardziej o konsoli, o tym jakie są jej plusy i minusy. Więc do minusów na pewno należy to, że nie ma wbudowanej baterii ta konsola. I to jest moim zdaniem trochę słabe, bo można by tutaj dołączyć baterię i spokojnie ona zyskałaby wtedy taką przenośność. Generalnie ona jest podpinana pod kabel typu USB typu C, więc można powerbank sobie podłączyć i gdzieś w podróży z tym powerbankiem pograć. No ale to nie jest jakieś tam super wygodne i szkoda, że nie dołączono baterii. Na duży plus tej konsoli na pewno zasługuje to, że jest tutaj dużo tych gier. Jest tutaj dużo tych gier i są one dobrane po prostu dla każdego coś fajnego. Są beat'em-upy, są shootery, jest dużo gier takich fightingowych, są oczywiście platformówki. Także wszystko to są gry sportowe, czyli wszystko to, czego fan gier arcade'owych może się spodziewać. No, jeśli chodzi o gry, to naprawdę są wysokiej jakości to gry, bardzo dobre gry po prostu. Fajne jest też to, że można wybierać ten poziom trudności, także nie jest aż tak trudno, bo nie można tutaj wrzucać monet, tak jak w emulatorach Neo Geo, po prostu dorzucać sobie monet i w ten sposób przechodzić te gry. Ma się na początku po prostu kilka kredytów, no i ten wybór tej stopnia poziomu trudności jest ok, bo żeby sobie trochę w te gry pograć, bo niektóre z tych gier są, no, a właściwie wszystkie są bardzo trudne, więc fajnie, że zrobili ten wybór trudności. Dobrze jest, że można podłączyć dodatkowe pady, bo wiele z tych gier, prawie wszystkie z tych gier są również na dwóch graczy, więc to jest wygodne, więc jest to fajne, żeby pograć sobie we dwóch. Dla tych, którzy nie chcą kupować dodatkowych padów, bardzo wygodnie gra się na konsoli podłączonej do telewizora na tym wbudowanym tutaj joysticku i tych guzikach. Naprawdę myślałem, że to będzie dosyć porażkowa sprawa, a okazuje się, że całkiem wygodnie się gra. Podsumowując, co ja myślę o tej konsoli? Myślę, że jest to bardzo dobrze wykonana, bardzo fajna zabawka z 40 tytułami. Naprawdę jest w co grać. Jak każda rzecz, posiada ona wady. Brak baterii. Dla niektórych może to wygładzanie ekranu na telewizorze HDMI. Plus, no niestety cena. Jest dosyć droga ta konsola. Dosyć droga, nie zawiera na przykład ładowarki. Zawiera tylko kabel USB typu C. Nie zawiera kabla mini HDMI. No, a cena jest dosyć wysoka. Ale na plusy tej konsoli na pewno należy zaliczyć bardzo fajny ekran LCD. Naprawdę jakość tego ekranu jest bardzo dobra. Jakość w ogóle wykonania całej konsoli naprawdę ma się
takie wrażenie obcowania z czymś takim high quality. Tutaj jakoś tych guzików padów. No i 40 gier, naprawdę jest w co grać, naprawdę jest duży wybór na długie godziny grania, bardzo zróżnicowane są te gry. No i to wybór pozostawiam Wam. Na pewno jest to ciekawa pozycja dla wszystkich fanów retro, bo Neo Geo nie było jakimś bardzo tutaj popularnym systemem w Polsce. Konsola Neo Geo była bardzo droga w latach 90., więc rzadko kto miał oprócz salonów arcade do czynienia z tymi grami i to jest taki fajny sposób, żeby się zapoznać znowu z tymi grami. Wybór pozostawiam Wam, czy warto, czy nie warto. Oczywiście możecie przyjść do Pixel Retro Shopu przy ulicy Śrutowej 14 we Wrocławiu. Konsolka sobie stoi, można sobie na niej pograć, można sobie zobaczyć, obejrzeć, czy warto, czy nie warto. Ja Was zapraszam jeszcze do obejrzenia streama z tej konsoli, 3 godziny stream, gdzie będziemy ogrywać jakieś 6 tytułów, może z 8, taki przegląd tych gier, moim zdaniem najciekawszych. Tam możecie zobaczyć i też usłyszeć opinie innych osób, które będą na streamie się wypowiadać na temat tej konsoli, co może Wam pozwoli też jeszcze podjąć decyzję przed zakupem. Czy to jest dobry prezent na gwiazdkę? Powiem Wam, że no, na pewno robi wrażenie i każdy retromaniak chyba się ucieszyłby z takiego prezentu pod choinką. Dzięki za uwagę, do zobaczenia następnym razem, cześć!